kiedy okienko transferowe zbliżało się do końca, to myślę, że Milik popełnił błąd, nie skorzystając z oferty AS Romy. To może nie byłby awans sportowy, to byłby bardziej taki krok w bok, ale w Rzymie otrzymałby, mówiono o niemal dwukrotnej podwyżce, otrzymałby status gwiazdy i zastąpiłby Edina Dzeko, który wówczas przeniósłby się do Juventusu. Teraz nie dość, że nie ma Romy, nie ma nawet Fiorentiny i nie będzie regularnej gry. Pandemia koronawirusa znacząco zmieniła budżety klubowe, więc Juventus nie mógł sobie pozwolić na transfer rzędu 40 milionów euro, a tyle pieniędzy Napoli oczekiwało akurat od Juventusu w kontekście transferu Milika. De Laurentiis może sobie pozwolić na to, by nie zarobić na Miliku ani eurocenta, ale pokazać, kto tu rządzi i pokazać w przyszłości, żeby nowi zawodnicy Napoli wiedzieli, że jeśli grasz w Napolu, to tylko z ważnym kontraktem. Arkadiusz Milik nie tylko zraził do siebie prezesa klubu czy trenera, ale także kibiców, bo pamiętajmy, że ten jego wielomiesięczny romans z Juventusem, no to naprawdę był taki nóż w plecy dla kibiców Napoli, którzy mają w pamięci sytuację sprzed kilku lat, kiedy Gonzalo Higuain był wielką gwiazdą Napoli, a później odszedł do znienawidzonego Juventusu. Jednak nikt w Napolu za Milikiem płakać nie będzie, bo Milikowi nie udało się zastąpić 1-1 Gonzalo Higuaina, ani poprzedniej gwiazdy ataku Edinsona Cavaniego. Wszystko wskazuje, że nie tylko Milika czeka trudny sezon, ale także Krzysztofa Piątka. Nie mam jednak wątpliwości, że Jerzy Brzęczek i tak czy siak, nawet jak Milik będzie siedział na trybunach, będzie otrzymywał swoje szanse w reprezentacji i łapał te bezcenne minuty. Już w styczniu rozpoczyna się zimowe okienko transferowe, czyli tak naprawdę Arkadiusz Milik na trybunach może przesiedzieć 2-3 miesiące i już dogadać się z nowym klubem, do którego mógłby przejść latem na zasadzie wolnego transferu, co sprawia, że Milik będzie miał zdecydowanie lepszą pozycję negocjacyjną niż ma ją teraz.